chcę zabrać głos, bo to jest bardzo krzywdząco dla wszystkich, którzy w reprezentacji grają. Mówienie, że reprezentacja to jest Lewandowski i 10 koszulek, albo że gra jakiś tam zespół przeciwko Lewandowskiemu. Nie, tak nie jest. Lewandowski jest wybitnym piłkarzem, najlepszym piłkarzem na świecie, ale gra w narodowej reprezentacji, gdzie bez tych pozostałych graczy byłby jeszcze gorszy. Jest takim, jakim jest i się cieszymy, że mamy go w Polsce. Mało tego, bo to mówił Lineker. Natomiast jeśli chodzi o Domeneka, który powiedział jeszcze gorszą tyradę, do której trzeba by się odnieść, że Lewandowski urodził się w złym kraju, żeby piłkarsko, żeby osiągnąć większe sukcesy. Jakie większe? Został najlepszym piłkarzem na świecie, więc jakie większe sukcesy on ma odnieść? Źle się urodził? A może pan Domenek się źle urodził? Bo jak ja sobie przypominam, kiedy prowadził reprezentację Francji, to mu piłkarze wystawili walizki przed pokój i powiedzieli, że z nim nie będą pracować, niech sobie zmieni, niech sobie zmieni zawód. Może on w złym kraju się urodził, a nie Lewandowski. Dlatego ja jestem przeciwny tego typu narracji, którą tutaj mamy, bo to pokazuje, że po prostu nie szanuje się reprezentacji narodowej jakiegoś kraju, takiego jak Polska. Ja ją szanuję i nie pozwolę, żeby tacy ludzie, chociaż ja ich też szanuję, bo to są okej, no, fantastyczni przedstawiciele naszego środowiska piłkarskiego, ale żeby o Polsce w taki sposób się wypowiadali. No, zdecydowanie niefortunna wypowiedź, jeśli chodzi o nawiązywanie. Urodził się nie w tym kraju, co powinien. Natomiast no, przekaz tego jest taki, że jesteśmy piłkarsko, tak to czytam, piłkarsko ubogim krajem i z tym niestety w jakiś sposób trzeba się zgodzić. No, on miał tak wielkie gwiazdy, z którymi sobie nie umiał poradzić i też odpadli bardzo szybko z mistrzostw Europy, błyskawicznie odpadli, a miał gwiazdy coraz większe jak nasze, pan Domenek. W związku z tym niech raczej nie opowiada tego. To jest zdecydowanie niefortunna wypowiedź.